O ile tutaj brońka jest ciężko zginalna, chociaż... WTF! 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 Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was na kanale WTF Kloc, czyli kanale, gdzie zajmujemy się klockami innymi niż duńskie klocki Lego. Klocki są tutaj podróbkowe, klocki są tutaj inne, alternatywne, ale jak najbardziej legitne, czyli Kobi, Playmobil i tak dalej. Moi drodzy, niech was nie zwiedzie tutaj, prawda, to opakowanie, ten Fortnite, to nie jest mój kanał gamingowy, chociaż takie również posiadam. Jeżeli wiecie o tym, słyszycie o tym pierwszy raz, to was serdecznie tu zapraszam. Jedyny kanał w Polsce, znaczy największy kanał w Polsce, jeżeli chodzi o tematykę gier klockowych, gier Lego. Moi drodzy, JLBE Fortnite, właśnie to jest to, z czym dziś się spotykamy. Paczuszkę dostałem na pierwszym zlocie tutaj Lego Tuba w Historylandzie od kolegi Bartosz z Klocków. Bartka już spotkałem 3 razy w życiu, był 2 razy na zlocie, gdzie również byłem ja, i ostatnio nawet zawitał do mnie do sklepu, także wpadajcie na kanał do Bartka, wkrótce pewnie pojawi się też jakiś haul z mojego sklepu z klockami Lego, przystań klocków, także czekajcie. Moi drodzy, co nam się tu rzuca na pierwszy rzut oka w klockach JLB, to całkiem ładnie, dobrze wykonane opakowanie. Spójrzcie, nie wiem na ile to ładnie widać, ale tutaj mamy na przykład takie fragmenty, o, śliskie, i fragmenty chropowate tegoż opakowania. No wygląda to naprawdę porządnie, pomimo że cena wynosi tylko dyszkę, tylko gdyż, no wiecie, nieraz za dyszkę kupujemy większe dziadostwa. Razi mnie trochę, i to trochę bardzo, jak wiecie, to, że instrukcja jest na opakowaniu, bo jeżeli ma jej w środku, to będzie mnie to bolało, gdyż zawsze lubię mieć gdzieś złożone instrukcje, moi drodzy, ale jeszcze nie oceniajmy, więc cena dyszkę, mam nadzieję, że jakoś tutaj współgra z zawartością. Zaznaczmy, że ja JBL już recenzowałem kiedyś, choć nie pamiętam, jakie one były, a to może oznaczać 2 rzeczy, że były nijakie, bo jeżeli coś pamiętam, znaczy, że było firmą dobrą lub firmą złą, a te rzeczy nijakie gdzieś tam mi się umykają, gdzieś tam mi pomijają. Moi drodzy, zerżnięta bezczelnie tutaj grafika z gry, bo oczywiście oni licencji nie mają. Wybrałem tą figurkę dlatego, gdyż ona jest taka trochę faraonowata, a ja ostatnimi czasy na moim znowuż bazowym kanale wrzuciłem trochę właśnie takich recenzji z LEGO Adventurers. To były lata 90. właśnie był tam chociażby faraon, był tam jeszcze wcześniej inny zestawik, także troszkę na te Adventurersy mnie wzięły, no i dlatego, moi drodzy, stwierdziłem, że otworzymy sobie ten secik. Mamy tu prezentację również innych postaci z tejże gry. Nie wiem, na ile one się mają w rzeczywistości do tego, co właśnie mamy chociażby tu, do tej z gry bohaterów. Jeżeli znacie się na grach, to mi napiszcie. Natomiast mnie bardzo ciekawi to w tle, ta otoczka, te budynki, te rzeczy. Czy takie coś też było? Jeżeli tak, to zależałoby mi najbardziej na tym. 8-in-1. Wątpię, żebyśmy tu wszystkie 8-in-1 mieli z tym opakowaniem, więc już małe kłamstewsko nam się wkrada na start. Moi drodzy, otwieram sobie paczuszkę i oglądamy, jak to wygląda. Pamiętajcie, że wszystkie paczuszki na tym kanale otwieramy na waszych oczach. Karton jest bardzo solidny, bardzo twardy, to jest ok. Natomiast no niestety jest brak instrukcji, czego się właśnie tutaj obawiałem. Poprzednie JBL chyba tak nie miały. Chyba jednak miały tą... Czekajcie, bo to się niełatwo otwiera. Chyba jednak miały tą instrukcję w środku papierową, ale mogę się mylić. Oczywiście wy już to wiecie, bo ja już mam odnośnik w narożniku jakiś czas temu. Więc wy już wiecie, czy się myliłem, czy się nie myliłem, moi drodzy. Sprawdźmy więc, jak to się prezentuje kloc, i zaraz będziemy oceniali sobie całą resztę. W bardzo fajnej formie otrzymujemy tutaj karabiny. Nie tylko karabiny, są tu 3 gnaty, jak widzimy, ale i szczypce, wiecie, do bomb has been planted, żeby ją odplantować. Brońka się wyłamuje łatwo, zostają minimalne ślady tutaj tylko po tym wyłamaniu, ale je wybaczam. I brońka, szczerze powiem, jest wykonana ładnie, jest wykonana solidnie, jest twarda. Ja tego, no naprawdę, zginam z całych sił, nie mogę zgiąć. Okej, okay, to na plus, moi drodzy. Zobaczmy drugą, trzecią, czwartą brońkę. Fajnie, że tych brońków jest też aż tyle, no bo wiecie, mogli dać jedną, wszak opakowanie, czekajcie, ile nam obiecywało. Opakowanie obiecywało, nie, jest patelnia, dobra, bo tu w tle jest małe, nieraz się nabieraliśmy, że to było w tle, a tego tak naprawdę nie było, więc i, ale i tak dostajemy jedną brońkę gratis, bo na opakowaniu jest wymieniona tylko ta. Ta z tyłu to jest ta z latarą, jest gdzieś tak w tle, także się nie spodziewałem, i na przykład tej już nie mamy wymienionej. A prezentuje się ona też fajnie, też ładnie, też jest solidna, też jest ciężko ją nawet zgiąć, więc za brońki brawo. Ciekawe, że to pasuje do Lego. Ostatnio w ogóle miałem w miksie takie paczkę broniek, niedługo będę to testował, patrzał i tak dalej, jak one wyglądają. To idzie do kosza. A to przepraszam, to nie są szczypce, chociaż pewnie mogłem posłużyć do bomb plantowania, ale to jest raczej pod brońkę, no właśnie, moi drodzy. Natomiast jeden minus, jaki zauważyłem, a którego nie widziałem wcześniej, no to niestety spójrzcie.
I tego raczej nie zrobiłem ja. Tego czekajcie, czy ja to mogłem zrobić? Czy ja to mogłem zrobić wyłamując tą brońkę? Chyba mogłem. Natomiast... O, wygina się ona... Ale to jest akurat złe. O ile tu ta brońka jest ciężko zginalna, chociaż... Nie chwal dnia przed zachodem słońca, moi drodzy. A nie włożyłem tu wcale dużo siły. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. No i jedną brońkę mamy niestety z głowy. Wiecie co? Ja już może odpuszczę ten test łamania. Bo kurczę, boję się, bo te jeszcze były spoko brońki. Ale ta dłuższa... No sami widzicie i już niestety się, bo chciałem wam zaprezentować teraz tą możliwość, ale niestety chyba poprezentowane mamy, moi drodzy. No, bo chciałem wam zaprezentować, że to jest stójka do tego. No i cóż, pasuje ładnie, wszystko tu fajnie wygląda, ale co z tego, jak brońkę właśnie złamałem, moi drodzy. Ajajajaj. Jakby to powiedział poeta. A, moi drodzy, sam typek. Zmontujmy sobie typeczka i zobacz, naprawdę cała siła. Naprawdę, moi drodzy, cała siła tu była włożona. A serio mówię, zupełnie caluśka moja siła, jaką posiadam w rękach, była tu włożona. Palce mi już bolą. A i to jest jedna z tych podróbek, gdzie niestety będą nas boleć palce, moi drodzy, po złożeniu. Gdzie lepiej dać to osobie dorosłej, mamie, tacie, babci, dziadkowi, niech oni się pomęczą. A może macie jakiegoś wujka, którego nie lubicie, tym bardziej on by mógł to dostać w swoje ręce. Przeglądamy się więc w figurce. No cóż, nadruki, moi drodzy. Jeżeli chodzi o nadruki, no źle nie jest. Fajnie jest nawet to, że mam w pasie zadrukowany początek, tu na środku koniec tej saszetki. Oczywiście zawsze to pęka, gdy noga jest zgięta. Zgodność z tym, co mam na pakowaniu, super. I nadruk nie jest zły, nawet jest dobry, bym rzekł, moi drodzy. Nadruk główki również nie gorszy, również jest ok. Nie mam się tego dorzucić, doczepić i tak dalej. Ale moi drodzy, głowę ledwo włożyłem i równie wiele siły musimy włożyć, żeby ją obrócić, mówię serio. Może ona po 100 ruchach się rozrusza, ale żeby ruszyć tą głową, trzeba włożyć naprawdę masę siły. Ręce już chodzą w miarę ok, ale to jest jedna też z tych figurek, gdzie widzimy podnosząc o rękę wywalaną z tułowiu. Jest to również znany motyw i niestety oznacza słabe mocowanie klocków. I to samo jest z dłońkami, dwa razy obracam, dłońki nam właściwie same wychodzą. Ja ich nie ciągnę, moi drodzy, sami wypadają. Niestety, więc dłońki chodzą tu ciut za ciężko, wysadzając tym samym tułów. Rączki kręcą się za łatwo, też się wykręcając, głowa praktycznie w ogóle się, moi drodzy, nie kręci. Ajajajaj. Mogło być tak dobrze. Mogło być tak dobrze. Zmontujmy sobie teraz konstrukcję i zobaczmy, jak będzie prezentowała się sama konstrukcyjka, moi drodzy. Moi drodzy, i konstrukcyjka prezentuje się w taki oto sposób. Co ciekawe, mamy tutaj tą patelnię, która nie ogarniam, do czegoś jest, ale przypuszczam, że ma to mocny związek z samą fabułą gry i tutaj tą postacią. Jest wykonana ładnie, spójrzcie, ma nawet uchwyt do zawieszenia. Okej, okay, jak najbardziej. Brońka. Brońka, no cóż, to jest okej, okay, w sensie kolory są okej, okay, trzyma się fajnie, trzyma się ładnie. To jest w miarę praktycznie jak Lego jakościowo, ale wybaczcie, nie będę już tego mocniej zginał po tym, co zrobiłem tamtej brońce. Tutaj ta przezroczystość tych elementów jest troszkę taka dla mnie słaba, ale to już jest wykonanie i tu się nie czepiam, po prostu może tak miało być. Nie ogarniam, o co chodzi w tej brońce, ale tęże brońką posługuje się tutaj właśnie nasz, nawet nie wiem jak on ma na imię, Fortnite Drift? Czy on się tak nazywa? Drift na pewno? Nie wiem, napiszcie mi, czy on się nazywa Drift, ale pewnie tak, ja sobie to w międzyczasie, zanim wrzucę filmik, oczywiście się tego dowiem i oczywiście tytuł już będzie poprawny filmu, więc taką oto brońkę posiadam. Konstrukcja dość mocno umowna, dość mocno prosta, no cóż, dwie deseczki, gdzieś to jakaś zawalona konstrukcja na piasku, ale mi się podoba, nic przeciwko niej nie mam, absolutnie tu się jej czepiać nie będę, gdyby tu jeszcze był nadruk desek, byłoby absolutnie fenomenalnie, moi drodzy. Podsumowując, no mam mocno mieszane niestety uczucia do tych klocków. Z jednej strony jest na pewno lepiej niż pierwsze JBL-e, które jakiś czas temu otwierałem. Ja chyba od Borna tego dostałem, Geeka zresztą. I to był chyba Nexonite, jeżeli dobrze pamiętam, mówię, wy już to dawno wiecie. Natomiast, no kurczę, zaczęło się tutaj z Fortnite'ami JBL-owymi bardzo dobrze. Zaczęło się wyśmienicie. Także jeden klocuszek jeszcze jest zapasowy. Te brońki, mówię, nie chcę już zginąć tego jeszcze raz, ale sami widzieliście, zginąłem z całej siły. Ta niestety poległa. Natomiast oczywiście dam temu zestawowi trochę kredyt zaufania, bo gdybym tu nie wkładał naprawdę całej siły, by testować te klocki, przypuszczalnie by się za moje byłyby okej. Okay.
poza tą lufą. Nie zapominajmy też, że ja złamałem ten tył, właściwie prostując tą lufę. Mimo wszystko troszkę kredyt zaufania tutaj dam. Tą brońkę sobie skleję mimo wszystko, żeby gdzieś egzystowała u mnie w mieście. Natomiast my ten kredyt, mówię, u mnie mają za to, że to jednak był test. Bez tego testu oczywiście nie wkłada całej siły, by niszczyć specjalnie klocki. Hipek, no właśnie, nadruki dobre, ale ta niezginalność właściwie głowy, zbyt ciężka zginalność rąk przez tam tułów, o, sam wypadek, gdy podnosimy tylko rękę, bo taką siłę trzeba włożyć i wypadalność łap powoduje, że no nie jest dobrze. Mimo wszystko raczej na plus niż na minus jest ta figurka, a, bo oczywiście zapominajcie, że ja robię tutaj test samych klocków, a nie test samej zabawy. No i ta konstrukcja też ok. Jakościowo klocek jest ok, nie jest zbyt miękki, nie wiem jak to określić, nie jest zbyt taki, wiecie, że się boimy go dotykać, bo połamiemy, powiedział gość, który złamał klocka. Mimo wszystko jest tutaj ok, jakoś to gra, jakoś to hula, jest w miarę spoko. Siódemeczkę bym wystawił, taką wiecie, uczciwą siódemeczkę. Natomiast no kurczę, jest to z dużym też kredytem, jak mówiłem, zaufania, bo też nie wiem do końca by się zachowało, no gdyby nie testy, gdyby nie coś tam, mimo wszystko siódemeczkę dam. Jest warte, dyszka troszkę drogo, minimalnie taniej byłoby ok, i tak gdzieś mieści się jeszcze w tych granicach tak zwanych okejów. Bo jest tutaj, widzicie, podróbkowe chamska po prostu podróbka, ale złego tego nie dostaniemy, tak? Więc pomimo chamskości podróby, gdzieś tam oczywiście wygląda to w miarę i zachowuje się też w miarę, i gdyby nie testy, może nawet by się bawiło tym znacznie lepiej niż testowało. Także dziękuję wam, moi drodzy, za kolejną recenzję na moim kanale. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zostawcie takiego subika. Pamiętajcie, że wiele takich podróbek śmiesznych się u mnie pojawia. Mniej śmiesznych i bardziej śmiesznych. A, i w ogóle się dużo pojawia. Dziękuję wam bardzo i jeszcze raz i do zobaczenia wkrótce. Bye!